Przedszkola Koniczynka. Witaj w naszych przedszkolach. Bezpieczeństwo, nauka i dobra zabawa naszych dzieci są dla nas najważniejsze. www.przedszkola-koniczynka.pl. Grupa DZT specjalizuje się w wykonywaniu inwestycji i remontów w ciepłownictwie, wodociągach i kanalizacji. Wykonujemy serwisy kotłowni oraz węzłów cieplnych. Budujemy kotłownie w zamian za długoletnie umowy sprzedaży energii cieplnej. Kazimierz Starościak urodził się w Chłomczy nad Sanem. Już od wczesnych lat młodości uwielbiał malować. Swoją karierę artystyczną rozpoczął w Liceum Plastycznym w Krakowie. Później przeniósł się do Poznania, gdzie studiował rzeźbę. Jednak pociągało go bardzo malarstwo. Przeniósł się do Warszawy, gdzie w 1959 roku ukończył Wydział Malarstwa w pracowni profesora Edwarda Kokoszki. Już rok później, za namową swojego przyjaciela Jana Gromady, też znanego wałbrzyskiego artysty, przeprowadził się do Wałbrzycha i tutaj rozpoczęła się jego działalność nie tylko artystyczna, ale przede wszystkim społeczna. W 1976 roku Wałbrzych doczekał się powstania oddziału Związku Polskich Artystów Plastyków, a na pierwszego prezesa wybrano właśnie Kazimierza Starościaka. Wszystkie obrazy Kazimierza Starościaka metaforycznie odnoszą się do ludzkiego życia i zawierają filozoficzne rozważania nad sensem istnienia. Pojawia się w nich człowiek jako jednostka społeczna. Artysta otwiera przed widzem ludzkie cechy, zarówno te dobre, jak i złe. Ukazuje zmagania z własnymi wadami i lękami. Jednakże nie wytyka obelżywym obrazem rzeczywistości. Traktuje widza jak rozumnego odbiorcę z poczuciem humoru. Wprowadza nas w świat pędzlem groteski, baśniowości, fantastycznej przygody, której strachy i potwory ukrywają się wśród malarskich plam barwnych, niczym złe sny chowane pod poduszką. Niezwykle dba artysta o szczegóły. W obrazach nie ma miejsca na przypadkowe zdarzenia, celowo operuje formą w taki sposób, aby zmusić odbiorcę do uruchomienia własnej wyobraźni, własnych przemyśleń. Tym samym pragnie otworzyć nasze umysły nie tylko na obraz jako wizualną formę przekazu. Malując obraz, artysta rzadko myślał nad nadaniem mu tytułu. Sprawiał wrażenie, jakby było to najmniej ważne w jego procesie twórczym. Artysta w wielu przypadkach stosował własną, wypracowaną przez lata technikę, która pozwoliła wprowadzić do jego obrazów strukturę wieloplanowości. Pracował na płótnie, ale wzbogacał gipsowymi odlewami ręcznie formowanymi, także na desce, która niejednokrotnie stanowiła integralną część zapisu, myśli i podsuwała mu inspirację. W 2012 roku odbyła się w Muzeum w Wałbrzychu retrospektywna wystawa twórczości Kazimierza Starościaka. Teraz po półtora roku od jego śmierci Galeria Sztuki, Biuro Wystaw Artystycznych w Wałbrzychu przygotowuje się do pośmiertnej wystawy poświęconej pracom, które tak naprawdę pozostawały teraz do tej pory w ukryciu. Większość prac będzie z kolekcji prywatnych oraz obrazów, które powstały tuż przed śmiercią Kazimierza. Gdzie pani poznała męża? Męża poznałam w Ustroniu Morskim, jak byłam na wczasach rehabilitacyjnych. A kiedy to było, dawno? W 1998 roku. I wiedziała pani, że jest znanym malarzem? Nie, nie wiedziałam, nie miałam takiej wiedzy na ten temat. Po prostu poznałam go jako człowieka. To kiedy się pani o tym dowiedziała? Dowiedziałam się po upływie dość długiego czasu, ponieważ zaprosił mnie do swojej pracowni. I wtedy zobaczyłam, że maluje. I spodobały się pani jego tak, obrazy? Tak, spodobały mi się jego obrazy. I jak pani na to zareagowała? No nie wiedziałam, nie znałam wartości artystycznej tych obrazów. Po prostu nie znałam się na sztuce, ale wizualnie podobały mi się. A czy mąż wprowadził panią w ten właśnie świat sztuki?
Mąż był bardzo skromnym człowiekiem, także praktycznie nie wypowiadał się na temat swoich obrazów. A kogo podziwiał pani mąż? Kto był dla niego wzorem? Który z malarzy? No, zwiedzaliśmy różne muzea, między innymi Louvre, więc opowiadał mi o Monet, o Van Goghu, o różnych artystach, których teraz trudno mi powiedzieć. Tak jak pani wspomniała, mąż opowiadał pani dużo o różnych malarzach, na pewno były to bardzo ciekawe opowieści, a czy panią zaciekawiło malarstwo? Znaczy, nigdy nie interesowałam się sztuką i dla mnie to był trudny temat, ale w miarę jak przebywałam z mężem i widziałam, jak powstają te obrazy, i poprzez nasze wszystkie podróże, gdzie było bardzo dużo zwiedzania muzeów, cerkwi, to nabrałam, złapałam, można powiedzieć, takiego bakcyla i zaczęłam się interesować sztuką. A jak wyglądał codzienny dzień Kazimierza Starościaka? Mąż wstawał, poświęcał gdzieś około 40 minut na medytację, potem jakieś czynności domowe i szedł sobie do pracowni i tam zajmował się swoją sztuką. I czy to prawda, że malował kilka obrazów na raz? Tak, rozpoczynał kilka obrazów i dochodził do każdego w odpowiednim czasie. Wiemy, że malarz namalował bardzo wiele pięknych obrazów, ale ile ich w końcu jest i gdzie one się znajdują? Czy w kolekcjach prywatnych, czy w muzeach? No, praktycznie nie ma całego indeksu Kazia twórczości, ale faktycznie namalował bardzo dużo obrazów, które znajdują się u prywatnych odbiorców za granicą. Bardzo dużo obrazów zakupywali tu za naszej zachodniej granicy i w prywatnych kolekcjach jest bardzo dużo obrazów. Jakim człowiekiem był pani mąż? Mąż był bardzo dobrym człowiekiem, ciepłym i opiekuńczym. Miał wiele pokory do życia, miał właściwie swoją filozofię na życie i śmierć. Stąd te medytacje i mantry w jego codziennym życiu. Nigdy nie mówił o sobie, że jest dobrym artystą. Pozostawiał to ocenie innym. Nie ma dnia praktycznie, żebym nie myślała o mężu. Bardzo mi brakuje jego uśmiechu, jego obecności w moim życiu. Pozostała mi jego twórczość i pamięć o wspaniałym artyście i mężu.